Cześć wszystkim, z tej strony Kador i witam was w kolejnym odcinku z Farminga 19 na modzie Seasons. Dzisiaj będę rozrzucać obornik i posłuży mi w tym celu John Deere 8R, rozrzutnik, który tylko i wyłącznie stał na mojej gospodarstwie i czekał, aż wreszcie zrobię z niego użytek od pierwszego odcinka. Plus tutaj jest akurat coś nowego, coś co sobie ściągnąłem specjalnie na potrzeby dzisiejszej akcji, czyli ładowarka kołowa marki Case. No i muszę przyznać, że jest to naprawdę ładnie wyglądająca modyfikacja, fajne teksturki, model. Dźwięki również. Link oczywiście do ściągnięcia znajdziecie w opisie pod filmem. Okej, no to rozpoczynam załadunek obornika. Rozrzutnik całkiem spory, więc trochę tutaj trzeba będzie... Trochę tych łych trzeba będzie wrzucić, ale na spokojnie. Na początku tylko taka rzecz, dla osób, które nie oglądały być może mojego poprzedniego odcinka, kiedy rozpocząłem hodowlę krów, no to sytuacja wygląda tu w ten sposób, że jeżeli chcemy mieć obornik, no to musimy krowom dać słomy i w sumie to jest akurat też w podstawowej wersji Farming Simulator 19 bez moda Seasons, ale jeżeli tutaj damy krowom słomy, no to nie będziemy mieli gnojowicy. Bo w podstawowej wersji, jak damy słomę, no to mamy i obornik, i gnojowicę. A tutaj jak nie damy słomy, no to wydajność krów jest niższa, ale mamy gnojowicę, a jak damy słomę, to nie mamy gnojowicy, ale mamy obornik. To taka rzecz na początku, o której wolałbym wspomnieć. I być może też wspomnę o tym w następnym odcinku, czyli jak będę rozlewać gnojowicę. Ale wiecie, ta moja czasami, jakby to nazwać... To moje czasami powtarzanie się w odcinkach wynika z tego, że jako youtuber, ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że to nie jest tak, że ludzie oglądają moje filmy jak... Znaczy, w wielu przypadkach tak jest, ale nie we wszystkich, że ktoś ogląda moje odcinki wszystkie po kolei, jakby to były odcinki z serialu. Tylko czasami, wiecie, ktoś na przykład nie zobaczył odcinka z krowami, bo go to nie interesowało, albo z obornikiem, ale zobaczy na przykład przyszły odcinek, jak będę rozlewać gnojowicę, a nie ogarnął wcześniej moda Seasons, no to nie będzie wiedział, czemu akurat tej gnojowicy nie ma. Więc dlatego czasami ja, by mój materiał mógł się spodobać, mógł zawierać wszystko dla wszystkich, tak jakby, no dobra, nie da się zawierać wszystkiego dla wszystkich, ale jak dla największego grona widzów, to czasami takie powtórzenia mogą się zdarzać z odcinka na odcinek. Dobra, ładujemy dalej. Nie no, ładowareczka serio, bardzo spoko. Ja tylko ją zaraz zobaczę w sklepie, czy ona miała jakieś takie, powiedzmy, opcje konfiguracji. Coś tutaj było, czyli no standardzik, czyli marka oraz rodzaj kół. Nawet tutaj są takie, wiecie, nietypowe, których nie mamy w podstawce w różnych ładowarkach w farmingu, jak to, czy to. Ja mam chyba akurat takie opony. Plus jeszcze rodzaje tutaj okien. No i czy chcemy mieć... koguta na dachu, plus wiadomo, możemy tutaj trochę się pobawić, jeszcze jeżeli chodzi o kolorystykę i ktoś sobie może walnąć o taką czarną wersję, jakby ktoś chciał. Nie no, spoko ładowarka. Co prawda mam ładowarkę teleskopową, ale stwierdziłem, że w sumie czemu by sobie nie ściągnąć takiej również kołowe, taką kołową. Na potrzeby tego odcinka. O, jeszcze teraz na samym początku jedna rzecz, czyli coś, czego ja nie ogarnąłem, jak rozpoczynałem hodowlę krów tydzień temu, czyli pompę na wodę. I to na szczęście wspomnieliście mi o tym w komentarzach, bo ja tutaj wlewałem wodę po prostu, no wiecie, z beczki i w sumie te krowy dosyć szybko, jak się okazało, dosyć szybko piły wodę, więc... Takie dolewanie myślałem, że będzie bardzo upierdliwe, ale na szczęście powiedzieliście mi w komentarzach, że możemy to rozwiązać, kupując pompę, która muszę teraz znaleźć, gdzie ona się w ogóle znajduje. O jest, dobra, w zakładce zagrody dla zwierząt jest pompa wodna, którą stawiamy chyba tutaj w obszarze koryta, mi się wydaje. Nie wiem, co się stanie, jak ją postawię tutaj. I ona, więc dla bezpieczeństwa postawiłem ją w obszarze koryta i ona tak jakby automatycznie uzupełnia wodę. Także dzięki za podpowiedź, bo to jest bardzo duży ułatwiacz życia. Właśnie, od poprzedniego odcinka, w sensie na sejwie, od poprzedniego odcinka upłynęło kilka dni. Jest już teraz późna jesień. No i zobaczmy, co tam się zmieniło u moich krów, bo jak kupowałem w poprzednim odcinku, no to one jeszcze były zbyt młode, by być płodnymi i by móc
no by móc po prostu rodzić cielaki. Ale teraz już trochę mi podrosły i czekajcie, zaraz zobaczymy, jak wygląda sytuacja, bo strasznie ciekawa jest tutaj sytuacja z tymi krowami. Wody jest mało, ale jest, jak widzicie, pompa wodna, więc ona jest pompowana. Słomy mają max, paszy im też na początku dnia dosypałem i jest git. Mleka mam nadal 0 litrów, mimo iż no, minęło kilka dni w grze, ale tutaj chyba mi trochę podrosły te byki. Nie pamiętam, ile one ważyły, jakie kupowałem, ale chyba teraz ważą trochę więcej. Tu są moje krowy. One, jak kupiłem, to miały 1,9 lat i wtedy były jeszcze, że niepłodne, ale teraz już, że mają 2 lata, są dorosłe i niektóre z nich już spodziewałem się tak jakby cielaka. O, zobaczcie, za 0,7 roku będzie tutaj, będę mieć cielaka i wtedy ta krowa już będzie mogła dawać mleko. Nie wszystkie mi tu dają, nie wiem, czy tak powinno być, czy nie. Znaczy, nie wszystkie tutaj, myślałem, że wiecie, że tak to jest tu rozwiązane, że wszystkie naraz są płodne, ale chyba to jest losowe, bo tutaj jest kilka, nie? O, tutaj kolejna się spodziewa cielaka, tutaj nie, nie i tutaj kolejna, no tak czy inaczej, coś tam się dzieje, ale raczej do końca serii nie wiem, czy ja się tu w ogóle doczekam mleka, bo też nie taki był zamysł. Od samego początku powtarzam, że ja tutaj chciałem przetrwać jeden rok, a nie, że to będzie długotrwała. Ej, coś mi się tu zbugowało, zobaczcie. Tak zachwalałem ładowarkę i coś tu mi się porobiło. A nie, że to będzie długotrwała seria. Kurde, coś się serio zepsuło. Widzicie? Ja pierdzielę, i to jak mocno. Siłowniki w ogóle mi tu wyleciały. Czekajcie, a jak odepnę... Kurde, co tu się porobiło? Być może to od tego, że ja tak... być może to od tego, że tak bardzo opierałem się o rozrzutnik i to w ten sposób się aż jakoś wygięło i nie chcę wrócić do pierwotnej pozycji. Dobra, to jednak zachwalałem ładowarkę, ale jak widzicie, ona ma jakieś błędy, które nie wiem, czy u was też by wystąpiły, ale u mnie jednak wystąpiły, więc nie wiem, co tu się w ogóle stało. Tak nie zwracałem na to uwagi, a to tak chyba postępowało, co nie? Wraz z tym, jak ja tutaj zajmowałem się załadunkiem. Także... okej, coś jednak tutaj jest nie tak. Dobra, już jest rozrzutnik pełny. No i widzicie, tak to kurczę jest z tymi modami. Tak to jest. Wydaje ci się, że jest git, a potem w trakcie rozgrywki wychodzą jakieś mankamenty. No ale nic, ważne, że działa. To jest tylko jakiś błąd wizualny, ale nie zmienia to działania ładowarki, więc udało mi się bez problemu obornik załadować. W ogóle tutaj jest taka rzecz, że tekstura tego zbiornika, ja nie wiem, czemu autor tak zrobił, ale to wygląda tak, jakby to była tekstura pompy na gnojowice, która jest chyba nawet oryginalnie w 19 w zagrodach dla zwierząt. Jakby to była rozłożona tekstura po prostu z plików gry i tutaj dodana jako tak jakby dół tego zbiornika. Niedawno mi się to dopiero rzuciło w oczy i to jest takie dziwne. Wygląda to jak błąd? A kto wie, może to umyślne działanie autora mapy. Okej, więc ja będę rozrzucać ten obornik po kukurydzy, czyli jadę na pole, gdzie jakiś czas temu kosiłem kukurydzę na sieczkę i tutaj fajnie widać, że jest to już późna jesień, także zmieniła się znacznie kolorystyka, na mapie jest tak trochę ciemniej, no też dlatego, że w sumie jest dosyć pochmurno, ale drzewa też już widać takie jesienne, to już zupełnie inne klimaty są. Także, a czekajcie, odpalę mod na GPS, tutaj już sobie ustawiłem pod rozrzutnik. Tylko nie, coś tu jest nie tak. Rozrzutnik ustawiłem, ale to jest za wąsko. Ten rozrzutnik on ma chyba większą. Coś mi się też przestawiło? Sprawdzę, moment. Gdzie jest rozrzutnik? Szerokość 24 metry. To co mi się tu przestawiło? Ja to... może chyba... kurde, chyba tutaj jest to... nie no, to jest rozsiewacz. Dobra, niech będzie, że to. Wezmę sobie po prostu automatyczna szerokość. No i dało mi prawie 24, czyli o. Tylko jeszcze wyłączę offset. Dopasuję sobie. No i okej.
można jechać. Tak więc, a nie, nie można. Trzeba jeszcze tu rozłożyć. I momencik. Dobra. GPS załączony. No to zaczynam rozrzucanie. I akurat bardzo fajny jest mod GPS-u w przypadku gnojowicy. Znaczy, okej, mniej więcej widać, gdzie to leci, ale też tak nie do końca, co nie? Jak jest ta perspektywa, to wygląda jakby ten rozrzutnik dalej, szerzej rozrzucał obornik, niż faktycznie dolatuje, ale jak weźmiemy z tej strony, no to widać, że jednak ta animacja jest trochę tak jakby, no dalej tam sięga, więc no tutaj mod na GPS będzie przydatny. No i z racji tego, że dzisiaj jest rozrzucanie obornika, to nie wiem, czy w następnym odcinku zrobię orkę, bo to ciekawe, orki tutaj jeszcze nie było na modzie Seasons. Znaczy, w sumie chciałem ją zrobić tak po prostu, żeby zrobić, bo tak jak wiele rzeczy wygląda na modzie Seasons inaczej, czyli wiadomo, okres zasiewów, zbiorów, krowy dla przykładu, no to akurat chyba tutaj rozrzucanie obornika czy orka, no to generalnie nie jest to coś, czym się różni mod Seasons względem po prostu oryginalnie 19. No może poza tym, że tutaj trzeba trzykrotnie nawozić, a w podstawce trzeba dwukrotnie nawozić, więc takie jeszcze dodatkowe rozrzucenie obornika przed dalszymi pracami może mieć sens. Więc no wracając, nie wiem, czy zrobię w następnym odcinku orkę, czy może jednak będzie to rozlewanie gnojowicy, bo też to chcę oczywiście sobie zrobić. Także zobaczymy, zobaczymy, ale to są już jedne z ostatnich odcinków na modzie Seasons. A, jeżeli chodzi o obornik i gnojowicę, to ja sobie dodałem w plikach gry, bo może ktoś się zdziwił, jakim cudem tak szybko ja tego obornika aż tyle miałem. Ale no są sposoby, żeby to dodać w plikach save'a, dodać sobie obornika bądź gnojowicy. Ja to zrobiłem dlatego, że no ja tutaj bym nie miał tego wystarczająco dużo, więc tylko i wyłącznie dlatego sobie dodałem, żeby móc dzisiaj zrobić taką akcję. Także to dla osób, które być może miały zdziwko. Czemu? Ja poczekałem kilka dni i już tak dużo miałem zarówno gnojowicy, jak i obornika, także zagadka wyjaśniona. I tutaj bardzo fajnie widać, jak na modzie Seasons rosną chwasty, czyli no, że one rosną, widzicie, w takich grupkach na polu różnych i są to zarówno chwasty mniejsze, jak i większe. I tak jak pamiętam to, jak wyglądają chwasty oryginalnie w grze, to ja nie miałem nic przeciwko temu, że one sobie jednocześnie równomiernie rosną na całym polu i tak dalej, jakoś mi to nie przeszkadzało, mimo iż zdarzało mi się czytać, że ktoś pisał, że na modzie Seasons jest lepiej, bo tam jest realniej, że te chwasty rosną tak nierówno i tak dalej, a ja myślałem, że no w sumie co za różnica. Ale teraz jak sobie pograłem trochę na tym Seasons, to faktycznie kurczę to rozwiązanie tych chwastów, że oj, ale mi ten GPS zajechał. Faktycznie rozwiązanie polegające na tym, że te chwasty nierównomiernie rosną, to bardziej mi to pasuje tak trochę. Nawet może mi to bardziej pasuje, co ciekawe. Znaczy, chyba nie doczekamy się akurat zmian w chwastach w 22, bo mi się wydaje, że nic o tym Giants nie mówił. Tak przynajmniej coś kojarzę, że nic tam nie było mówione. No ale nie zmienia to faktu, że no spoko, to jest zrobione na tym modzie Seasons, bardzo spoko. Jestem też zdziwiony, ile ten rozrzutnik ma pojemności. Kurde, ja myślałem, że będę musiał pojechać jeszcze raz. A tu patrzcie. Wystarczył jeden tutaj pełny rozrzutnik. No i już mam robotę załatwioną. Chociaż 14%, czy ja zdołam do końca pojechać? O, ja tu włączam rozrzutnik, na pranie sobie wisi. Nie no, dobra, chyba mi starczy. Czyli, no, dosyć... Mam wrażenie, że dosyć wolno po prostu ten rozrzutnik rozrzuca, bo jak ja sobie przypomnę, jak to jest w tych oryginalnych, to mi się wydaje, że one znacznie szybciej tracą ten obornik, tak jakby. Więc tutaj jest to może... O nie, no, dosłownie mi na parę metrów zabraknie. Patrzcie. No, serio?
Kurde. I to jechałem idealnie, nic nie marnując, tak jakby, bo jechałem z tym GPS-em. Ale dobra, to zawsze można zrobić coś takiego. Mógłbym pojechać i uzupełnić, albo zatrudnię pracownika, który ma ustawioną opcję kupowania tego obornika już, no kurczę, te kilkanaście metrów. Niech to ogarnie pracownik. Ej, a tutaj nie chcę, patrzcie. Zostawił mi taki mały skrawek. No i co to ma być? Może w ten sposób zadziała? No nie, nie chcę rozrzucić na tym kawałku i... i dupa, no to... Dobra, już mówi się trudno. A, w sumie nie muszę tam jechać, bo... rozrzutnik był parkowany tutaj. O, i też super teraz widać modyfikacja, z której korzystam, czyli realne zabrudzenia kół, że jeżdżę sobie teraz po gnoju, potem będę musiał to wszystko myć. I faktycznie, no, widać to po kołach, że to jest taki odcień. Znaczy, przypomina on odcień, jakbyśmy jeździli w oryginalnej grze po polu, ale widać, że to jest jednak trochę delikatny inny odcień po prostu tego zabrudzenia. Chyba coś tam było widać w materiałach z 22, że tam te zabrudzenia kół mogą być inne i mam nadzieję, że jak jedziemy po takiej poglebie, to inaczej wygląda zabrudzenie, po gnojowicy to inaczej wygląda zabrudzenie, tutaj w tym modzie jest nawet, że jak jeździmy po trawie, to inaczej też to wygląda, także no zobaczymy, czy tak będzie, mam nadzieję. To się okaże, tylko ja jestem, no serio, jestem zdziwiony, co tam się zrobiło z tą ładowarką kołową. No patrzcie, jak ją powykręcało. Myślałem, że odczepienie łychy coś da, ale nie dało. Spróbuję ją zrestartować pod sklep i zobaczymy, czy sytuacja zostanie odratowana. No bo taki fajny modzik, serio, i taka pierdoła i by zniszczyła trochę te modyfikacje. Dobra, czyli łychę odepnę. Nic się nie zmieniło, ale spróbuję zresetować. I ciekawe, czy to pomoże. O, dobra, pomogło. Już wszystko wróciło do tego, jak było wcześniej. No i ja nie wiem, co tu jest problemem, czemu to się tak dziwnie... Wydaje mi się, że przez to, że ja tak opierałem za bardzo na rozrzutniku łychę i wiecie, jak to jest z fizyką farmingu. Nic to nie robiło, ale mogło to trochę popsuć mi ostatecznie. Więc bardzo możliwe, że to było winowajcą. Nie stricte sama ładowarka, tylko to, że ja tak mocno opierałem się o rozrzutnik, że w ralu bym może coś tam wygiął, wiadomo, ale to jest farming i tak jak w oryginalnych maszynach to powraca do pierwotnej pozycji, tak tutaj się zbugowało, bo ja tak teraz ruszam i nic się nie dzieje, więc chyba to jest wyjaśnienie tej zagadki. Mam nadzieję. Także na dzisiaj to już wszystko. Jeżeli wam się ten odcinek podobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Cześć!